Taka chwila jak ta jest chwilą wielkiej radości i myślę i mam taką nadzieję, że w waszych sercach jest radość z tego faktu, że dwie osoby dzisiaj w chrzcie wyznały Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Moi drodzy, Bóg jest Bogiem żywym. On jest realny, prawdziwy i żywy. Jeżeli przemawiał przez anioła, to znaczy, że dzisiaj też może przemówić przez anioła. Jeżeli przemawiał przez sny i wizje, to znaczy, że dzisiaj także przemawia przez sny i wizje. Jeżeli uzdrawiał, to znaczy, że dzisiaj także ma moc i uzdrawia tych, którzy są chorzy. Dlatego, że on jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. On się nie zmienił. Moi drodzy, kiedy jesteśmy przed Jego obliczem, On chciałby poruszyć nasze serca. On chciałby dotknąć Ciebie, mnie bardzo osobiście, abyśmy wiedzieli, abyśmy byli przekonani o tym, że Bóg jest blisko każdego swojego dziecka, każdego z nas. Nie jest gdzieś daleko ukryty. Ale jest tak blisko, że ty i ja możemy z Nim nawiązać realną, żywą społeczność. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co przeżywa Dawid, kiedy pisze psalm 139. Chciałbym ten psalm przeczytać. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na tą prawdę o Bogu i o nas, która wynika z tego psalmu. Psalm ten mówi tak, przewodnikowi chóru, psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje. I duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika. Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi. Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści? I nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje, a zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Moi drodzy, psalmy są szczególną księgą w Starym Testamencie. Psalmy są księgą, które wyrażają emocje tych, którzy je pisali, przeżycia, często ich entuzjazm, euforię z powodu tego, co z Bogiem przeżywali wspólnie razem. Ale zarazem możesz w psalmach przeczytać, jak ludzie płaczą,
Płaczą z powodu siebie, z powodu swojego własnego duchowego stanu. Płaczą dlatego, że nie mogą odnaleźć drogi do Boga. Płaczą z powodu różnych swoich trudnych sytuacji. Psalmy są kapitalną duszpasterską księgą dla każdego człowieka, a szczególnie dla tych, którzy zaufali Bogu. Bo w psalmach możesz zobaczyć, że człowiek ma dobre dni, wspaniałe chwile z Bogiem, ale przeżywa też doliny. Chwile jakby, w którym traci gdzieś ze spojrzenia swojego Boga. Traci jakby fundament dla swoich nóg i dla swojej wiary. To w psalmach możesz czytać o ludziach, którzy mówią: moja noga się chwiała, byłem bliski poślizgnięcia się i o mało nie straciłem wiary w żywego Boga. To w psalmach możesz przeczytać o człowieku, który woła z głębi i mówi: gdzie jesteś, Boże? Dlaczego nie odpowiadasz na moją modlitwę, gdy Ciebie wzywam? Psalmy koją duszę. Jeśli jesteś skołatany, jeśli jesteś w trudnej sytuacji, jeśli nie wiesz, co w tej chwili począć, jeśli nie słyszysz odpowiedzi Boga, otwórz psalm, módl się, aby Duch Święty mówił przez swoje słowo do ciebie i podniósł twoje serce i twojego ducha i duszę, abyś go mógł uwielbiać na nowo. Aby na nowo wiara wypełniła twoje serce, moje serce, abyśmy dali odpór przeciwnikowi i abyśmy ogłosili, że mam zwycięstwo w moim Panu i Zbawicielu, że On mnie nie zostawił, chociaż wydaje mi się, że mnie zostawił, że On mnie nie porzucił, chociaż mnie się wydaje inaczej. Teraz nie odpowiada, ale znowu odpowie, znowu pośle słowo, znowu mnie podniesie Jego prawica. Psalmy są niesamowitą księgą. Ale ten psalm jest napisany przez Dawida. Kiedy myślę o Dawidzie, to nie wiem, w jakim okresie czasu Dawid pisał psalm 139. Ale pamiętacie Dawida? To był młody chłopak, młody człowiek, który gdzieś do 16, może trochę dłużej roku życia, nastolatek, on służył swojemu ojcu. Jak on służył swojemu ojcu? Tam, na pustyni, tam, gdzie nie było nikogo, on po prostu pasł owce swojego ojca. To jest ciekawe, ale ten Dawid miał dziwne usposobienie. Nie fascynowała go komórka, gry komputerowe. Nie był zapatrzony w swojego smartfona, tam pasąc owce i one gdzieś tam szły i spadały w przepaść, a jego to nie obchodziło. Nie. Dawid miał niezwykłe serce. To, co robił, do tego przykładał serce. I zamiast grać w piłkę z kolegami, zamiast, nie wiem, bawić się w Indiach i kowboi, zamiast tworzyć jakąś armię przeciwko swoim kolegom z podwórka, Dawid wiernie był, wykonywał swoje zadania. Nie tylko to. On miał swoje fascynacje. Ale wiecie, kto był jego fascynacją? Bóg. On tam przy tych owcach, kiedy już o nie zatroszczył się, kiedy zrobił taki okalający teren z głogów, z różnych rodzajów kolczastych rzeczy, żeby wilki nie mogły tych owiec pożreć, on brał harfę, był uzdolniony muzycznie, zazdroszczę mu. I wielbił Boga, układał pieśni. Układał niezwykłe pieśni i w psalmach na 150 jest bardzo dużo, nie wszystkie, trochę może więcej niż połowa jest jego psalmów i on układa pieśni i wielbi Boga. Ma objawienie. A więc siedzi i patrzy w to gwieździste niebo i rozmyśla o Stwórcy. 16-latek rozmyśla o Bogu, o tym, przed którego obliczem jest, a to niebo jest tak blisko, on prawie głową dotyka nieba. Bo jest takie wrażenie tam, że te gwiazdy jakby siedzą ci na głowie. I on mówi, kim Bóg jest. Kochani, mieć takie objawienie, takie spojrzenie na Boga żywego. I on śpiewa, i on mówi, on ogłasza, i on mówi, Panie. Wiecie, zaczyna to słowo od Boga. Wszystko zaczyna się od Boga. Kiedy używa tego słowa Panie, to nie oddaje nasz tekst w naszym tłumaczeniu. On mówi po prostu Jahwe. Jahwe, jestem, który jestem.
używa tego własnego imienia Boga, tego najświętszego imienia, bo imię Elohim, który też odnosi się do Boga Wszechmogącego, nie jest imieniem własnym. Używane też zostało do stworzeń czy do bóstw pogańskich, ale Jahwe należy tylko jednemu Bogu, prawdziwemu Bogu. On mówi Jahwe. On wie, że to jest Bóg, od którego wszystko pochodzi, który jest źródłem życia i sam jest życiem. Mówi Jahwe, ty mnie zbadałeś i mnie znasz. Wiecie, to słowo zbadać oznacza kogoś, kto nas doświadcza, śledzi, bada, przenika nas. Panie, mam tą świadomość, kiedy się modlę, kiedy tutaj jestem z daleka od mojego domu, od moich bliskich, kiedy jestem po prostu tutaj, te owce obok śpią. Ty mnie zbadałeś. Doskonale wiesz, co tkwi w moim wnętrzu, w moim sercu, w mojej duszy. Nie ma rzeczy, której byś ty nie wiedział na mój temat. To słowo Jahwe oznacza tego, który jest wiekuisty, przedwieczny, stwórca. To samo imię jest przecież użyte zaraz na początku, kiedy Bóg stworzył zwierzęta i całą ziemię i niebo i człowieka na swój obraz. I tam jest także to imię. On jest stwórcą. Wiecie, 16-latek mówi o istnieniu Boga, o tym, kim On jest. Oczywiście ja wierzę, że to przychodziło z inspiracji Bożego Świętego Ducha. Zbadałeś mnie. Wiecie, kiedy tak czytam ten psalm, zbadałeś mnie. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. I to słowo, kiedy siedzę i kiedy wstaję, w języku hebrajskim to pojęcie, kiedy siedzę, oznacza, ty wiesz, gdzie mieszkam. Ty wiesz, kiedy powstaję i coś robię. Ty po prostu wszystko wiesz. Ty mnie zbadałeś, ty o mnie wszystko wiesz. Nie ma rzeczy we mnie, która mogłaby być tajemnicą dla ciebie. Czasami jest głupią rzeczą z naszej strony, drodzy, że wydaje nam się, że Bóg o czymś nie wie odnośnie naszego życia. On doskonale wie, w jakim miejscu jestem. On doskonale wie, co ja przeżywam. On doskonale wie, z czym ja się zmagam. On to po prostu wie. I dla Dawida nie jest to przerażające. Dla Dawida to jest kojące. Bóg mnie zna. Bóg wie o mnie wszystko. O moich słabościach, o moich mocnych stronach i słabych stronach. Wie o tym wszystkim i jakoś Bogu to nie przeszkadza, aby mnie miłować. Wiesz, że Bóg miłuje ciebie? Bóg tak bardzo umiłował ciebie i mnie. Widzi to wszystko zło, tą całą nieprawość, ten bunt, to sprzeczanie się z Bogiem. A jednak Jego miłość jest ogromna do ciebie i do mnie. Bo ten, który ciebie i mnie stworzył, On ma dla nas swój cel. Wiecie, człowiek ukrywa się od ogrodu Eden przed Bogiem. Gdy tylko człowiek zgrzeszył, ma tendencję do ukrywania się przed Bogiem. Robi wszystko, żeby się nie przyznać do tego, co jest złe w jego życiu. Przed Bogiem i przed samym sobą. Nie mówię tylko przed innymi ludźmi. Oto grzech powoduje, że człowiek ma fałszywy obraz Boga. Fałszywy obraz siebie, całej swojej sytuacji. I próbuje sam sobie z tym poradzić. Ale skoro On wie, kiedy siedzisz, czyli gdzie mieszkasz, co robisz, o czym myślisz, skoro On to wszystko wie, to dlaczego nie powinienem nie uciekać od Niego, ale biec do Niego? Biec, bo On jest jedynym tym, który tobie i mnie może pomóc. Panie, Ty wszystko wiesz. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, wiersz 12 i 13 mówi tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Kochani, musimy mieć tą świadomość. Żyjemy
Tyle, ile żyjemy, jeden dłużej, drugi krócej, jednego bądź pewny, będę musiał zdać ze swojego życia przed Bogiem sprawę. A dzisiaj i tak nie mogę się ukryć przed Bogiem. Wszystko jest odkryte i odsłonięte przed oczami tego, który mnie stworzył, który mnie zbawił w Chrystusie i przed którego obliczem będę musiał się pojawić i stanąć. On tutaj też mówi taką cudowną rzecz. Nie tylko wiesz, kiedy siedzę i wstaję, wiesz, gdzie mieszkam, gdzie pracuję, co robię, jak spędzam czas. Ty rozumiesz moją myśl z daleka. Mówi, nawet jeszcze myśl się nie pojawiła, a ty już ją znasz. Ty ją rozumiesz. Inaczej on nie tylko zna to, co myślę, ale dlaczego tak myślę. On nie tylko widzi to, co robię, ale dlaczego tak robię. On zna motywy twojego i mojego serca. Kochani, drogi, dobry uczynek, ten dobry, podobający się uczynek jest wtedy dobrym, kiedy jest z właściwego motywu. Jeżeli za twoim i za moim uczynkiem kryją się niewłaściwe, egoistyczne motywy, aby siebie w jakiś sposób wyeksponować, aby być zauważonym, to tak naprawdę to nie jest dobry uczynek. On jest skażony twoją i moją złą motywacją. Bo Pan wie, bo Pan zna skrytości serca, bo Pan przenika mnie, On mnie zbadał, On mnie przeniknął i On doskonale wie, bez sensu jest przed Nim uciekać. Bez sensu jest przed Nim się ukrywać, bo nic nie jest w stanie nas ukryć przed Jego oczyma. Ale jak mówię, Dawida to nie przeraża. On mówi, Boże, to jest ta cudowna wiedza, że Ty po prostu wiesz wszystko o mnie. Nie muszę udawać kogoś innego, mogę być szczery przed Tobą. Bo Bóg ze szczerym postępuje szczerze, a z obłudnym według jego zakłamania, według jego obłudy. Nie chcesz udawać przed sobą, przed innymi. Panie, oto jestem. Jak cudowna jest ta wiedza. Otaczasz mnie z każdej strony. To słowo otaczać oznacza jak oblężone miasto przez wojsko. Dawid używa tutaj tego słowa, otaczasz mnie, oblężyłeś mnie, nie po to, żeby mnie zabić, żeby mnie zniszczyć, nie, otoczyłeś mnie jak murem ochronnym, aby moje życie było bezpieczne. Otoczyłeś mnie. Oto wróg może próbować w różny sposób dotknąć mojego życia, ale Ty sam jesteś murem wokół mnie. Jak cudowna, jak wzniosła jest ta wiedza. Boże, wyobrażacie sobie, on może miał te 16 lat, nie wiem, a może już był królem. On nie robił tak dlatego dobrze, żeby zostać królem, bo nawet o tym nie myślał. Bóg go uczynił królem, dlatego że jego serce i postawa były takie, jakie były. Halleluja. On nie grał, on nie robił czegoś dla taniego poklasku, ale on to robił z całego serca Bogu. Kochani, a więc ten Bóg ogarnia go, chroni go, strzeże go. Młody człowiek w 9 miesiącu ciąży, kiedy był, on się o tym dowiedział później, jego ojciec opuścił jego matkę i jego. Kiedy się urodził, matka nienawidziła to narodzone dziecko. Wzięła go i odesłała do innego kraju, do swojej matki. Mówi, masz, opiekuj się nim. Jak z nim nie chcę mieć nic wspólnego. Przez 7 lat wychowywał się u swojej babci. Czuł ciepło. Myślał, że to jest jego mama. Nawet nie był za mały, żeby zwrócić uwagę, że ona jest dużo starsza od innych matek, jego kolegów i koleżanek. Ale później, kiedy miał 7 lat, ona go wzięła, zapakowała i wysłała go do Nowego Jorku i mówi, niech się teraz twoja matka tobą zajmuje. Ale mówi, to co zaczął przeżywać było straszne. Za każde rozlane mleko, za każdą rzecz był bity pasem, bity nawet w taki sposób, że wzięła kiedyś but z takimi dużymi obcasami, biła go po głowie, także złamała obcas na jego głowie. Był zamknięty, skryty. Wiecie, jakie słowa do niego mówiła? Po prostu ty tylko zajmujesz niepotrzebnie miejsce na tej ziemi. On mówi, jestem do niczego. Nie ma miejsca dla mnie. I kiedy tak było,
Kiedy ona miała dość, w końcu wzięła go ciocia, on dostał się do jakiejś szkoły, był bardzo dobry w koszykówkę i w końcu nagle zaczął się podnosić w tym wszystkim. Dano mu stypendium, ale akurat złamał nogę. Stracił wszystko. Podejmował pracę. Tracił wszystko. I wiecie, wylądował między dwoma budynkami mieszkalnymi. Znalazł sobie materac, który ktoś gdzieś tam kiedyś się wyprowadzał i wyrzucił go, to on go wziął i na tym materacu spał, a nad sobą miał niebo. A po bokach te ściany budynków. A z tych okien co wieczór przekleństwa, telewizja, różne rzeczy. A on tak leżał i nie mógł zrozumieć, po co ja właściwie żyję. Próbował pracować, był zwalniany. Oddawał krew, żeby zarobić na kawałek chleba. W końcu za jedno oddanie krwi kupił sobie tabletek nasennych. Powiedział, to będzie koniec. Ja po prostu chcę zasnąć i nigdy więcej się nie obudzić. I kiedy tak siedział i miał butelkę wody i miał te tabletki, paczkę tych tabletek, nagle z jednego domu, z telewizora, kiedy on trzyma to i jest gotów skończyć sobą, słyszy słowa kaznodziei telewizyjnego, który mówi, Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. Jezus oddał życie za ciebie, nie musisz ginąć. Oto Bóg ma moc ciebie z tego wszystkiego wyprowadzić. Kaznodzieja nie był kompletnie świadomy, co się tam działo. Ci ludzie, którzy włączyli telewizor, nie byli świadomi, co się działo, ale on mnie widzi. On mnie zna. On wie, gdzie mieszkam. On wie, co się dzieje w twojej i mojej duszy. Wie, co przeżywam. I on tak siedzi i mówi, jestem jak potężnie uderzony. A w tym głosie była taka miłość, że to złamało mnie. I na końcu kaznodzieja mówi, przyjmij Jezusa. Wezwij Jezusa i Go przyjmij. On mówi, tak, tak, podnosi wzrok, swój głos do Boga, do nieba. Mówi, tak, ja przyjmuję Cię, Jezu, cokolwiek to oznacza, ja Cię przyjmuję. Bóg zmienił go wewnętrznie w jednym momencie. Obudził się, odszedł od tego wszystkiego, poszedł szukać na nowo pracy. Zaczął Bóg dawać mu pracę. Zrobił instruktora pilotażu. Latał samolotami, mógł być instruktorem. Wiecie, gdzieś stracił ten entuzjazm dla Boga, który miał. Kompletnie nie był uczony jakiegokolwiek wzrostu. Co dalej? Wierzył, Bóg mu przebaczył, Bóg wyratował go ze śmierci. Wiecznej śmierci. Wiecznej śmierci. I kto pewnego razu, wiecie, tam tej historii jest, że ożenił się bardzo szybko, to się rozpadło, później żył z jakąś inną kobietą, ale nie znał Bożych dróg, bo nikt go nie pokierował do Bożego Słowa. I ktoś go zaprosił do jednego zboru w Nowym Jorku, na Brooklynie. I osoba, która go zaprosiła, nawet się nie zjawiła tego wieczoru, ale mówi, to już skoro tu jestem, to usiądę i posłucham. Jak usłyszał 400-osobowy chór, który wielbi Boga. I ludzi, którzy mówią, co Bóg uczynił w ich życiu. On mówi, to było tak jak balsam, jak miłość spływająca z nieba na moje skołatane serce. I mówi, teraz wiem, komu mam służyć, dlaczego mam służyć, skąd mam czerpać siłę i moc. I Bóg całkowicie wyprowadził go. Dzisiaj jest żonatym, bogobojnym, należącym do tego chóru człowiekiem. Halleluja. Znasz mnie. Wiesz o mnie wszystko. Oto ja nie wiem. Kołata się moje serce i moja dusza. Nie wiem, co z sobą począć, ale Biblia mówi, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie uratowany. Będzie uratowany. Bracia i siostry, jeszcze raz powiem, nasz Pan Jezus Chrystus żyje. Jeśli będziesz Go wzywał, jeśli będziesz się do Niego modlił, On na pewno przyjdzie i odpowie. Nie jest milczącym Bogiem, który gdzieś odszedł i zdrzemnął się. On jest tutaj. On jest tutaj. Wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Wiecie, on mówi tutaj w tym 16 wierszu, oczy twoje widziały czyny moje. W księdze tej były zapisane wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak wielki jest Bóg.
Jeszcze żadnego dnia nie było w Twoim i w moim życiu, już wszystko w Jego księdze. Jego wszechwiedza jest tak wielka i tak potężna. On nie wie tylko, co było, co jest, ale to, co będzie dopiero odnośnie Ciebie i mnie. Dlatego prorok Izajasz mówi, moje myśli, mówi Pan, nie są jak wasze myśli. Moje drogi nie są jak wasze drogi, ale jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak myśli moje i drogi moje są wyższe nad wami, waszymi myślami i waszymi drogami. A więc wyobrażam sobie tego Dawida, jako młodego chłopca, a może króla, który siedzi na balkonie i wielbi Boga i wypowiada te słowa, jak wielkim jesteś Bogiem. Jak wielkim jesteś Bogiem. I Ty pozwalasz mi się znaleźć. I pozwalasz mieć z sobą społeczność. I Ty mnie znalazłeś i otoczyłeś mnie. Chronisz mnie. I później rozważa kwestię, czy może człowiek uciec jednak od Boga. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? On mówi po prostu, słuchajcie, nie da się uciec od Boga i Jego obecności. Cokolwiek byś, czegokolwiek byś nie próbował, jakie miejsce byś nie wybrał, On tam jest. Niebo jest Jego tronem. Szeol, kraina umarłych, On także tam jest obecny. Ze swojego tronu, ze swojego miejsca, Biblia mówi, on przepatruje wszystko, każde miejsce. On widzi absolutnie wszystko i wszystko przenika. Nie tylko miejsce, skoro potrafi przeniknąć moją duszę, moje myśli. Przeniknąć to, co przeżywam. Mówię, udam się na krańce świata. Ludzie mówią, ja się schowam w tej krainie umarłych, umrę i nie ma nic, i nie będzie nic. Człowieku, nie wiesz, że gdy umrzesz, będziesz świadom, że będziesz dalej żył. Co prawda bez ciała, aż przyjdzie zmartwychwstanie, ale będziesz absolutnie świadomy swojego życia i świadomy tego, czy to życie dobrze spędziłeś, czy zachowałeś je w sposób właściwy przez wierzę w Boga, czy też Go utraciłeś, lekceważąc Tego, który jest Twoim Stwórcą i Twoim Zbawcą. Ani Szeol, ani niebo, ani krańce świata. Nie ma miejsca, gdzie mógłbym się ukryć. Może gdzieś tam do tego rowu mariańskiego, gdzieś tam będę próbował się ukryć. Nawet człowiek tam nie jest w stanie dotrzeć dzisiaj. Na księżyc tak, ale tam nie. Gdzie ukryje się? Mówi, nawet ciemność, gdyby cała ciemność ogarnęła mnie, to w Twoich oczach to jest jak światło. Nie można, nie ma nic, w czym mógłbym się skryć. Tak naprawdę człowiek próbujący ukryć się przed Bogiem jest podobny do strusia, który chowa głowę do piasku, cały kuper ma na górze i wydaje mu się, że się ukrył, bo on już nic nie widzi. Nie da się ukryć. Ale wiecie, co jest piękne w tym wszystkim? On mnie zna, On mnie widzi, On rozumie moją myśl. Ludzie mnie nie rozumieją. Nawet najbliżsi mogą Cię nie rozumieć. Ale wiedz jedno, że Bóg rozumie, dlaczego tak, a nie inaczej myślisz. Co się dzieje w Twoim sercu i w Twojej duszy. I później wyznaje to, co jest cudowne, On mnie stworzył. Nie powstałem w jakiś sposób ewolucyjny, ewoluowałem z czegoś tam. Nie, 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 to Twoje ręce mnie ukształtowały. Ty mnie uczyniłeś. Jestem na Twój obraz i podobieństwo stworzony. Nie po to, żeby skakać po drzewach, ale aby panować nad ziemią wraz z Tobą w Twoim imieniu. Aby zarządzać w Twoim imieniu, aby tworzyć w Twoim imieniu, aby przynosić Ci chwałę. Cudownie mnie uczyniłeś. Wiecie, życie jest cudem i każdy z nas nosi na sobie wizerunek i podobieństwo Boże. Każdy z nas. Później jest taki zgrzyt trochę w tym psalmie, tak go odbieram. Panie, rozpraw się z tymi bezbożnymi, niech zginą. I było tak wspaniale, i nagle on mówi, Panie, rozpraw się z tymi bezbożnymi, bo ich nienawidzę.
A tak sobie myślę, to jest modlitwa w Starym Testamencie. W Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie Bóg mówi, będziesz miłował nieprzyjaciół. Będziesz miłował nieprzyjaciół, będziesz się o nich modlił, będziesz ich błogosławił. To jest nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Bóg umiłował ciebie i mnie wtedy, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi wobec Niego. A więc nie będę się modlił, Panie, rozpraw się z bezbożnymi, ale dzisiaj będę się modlił inaczej niż Dawid. Boże, okaż łaskę bezbożnym. Niech dotrze słowo Twoje do ich serc. Niech się opamiętają. Jest miliard 700 milionów muzułmanów na świecie dzisiaj. I mówią, że jeszcze trochę i będzie ich więcej niż chrześcijan wszystkich denominacji, których jest ponad 2 miliardy. Ale to nie ma znaczenia. Bo Bóg jest na tronie. On panuje. I wiecie, jest miliard 700 milionów ludzi, którzy potrzebują desperacko Jezusa Chrystusa. Poznają Go poznać jako Pana, jako Boga, jako Zbawiciela. I to jest Twoja i moja odpowiedzialność, abyśmy robili wobec każdego człowieka, w każdej nacji, abyśmy dawali świadectwo, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Nie, żebym tylko ja się dobrze czuł. Gdyż wiemy, dokąd zmierza człowiek, jeśli jest niepojednany z Bogiem. Jeśli odrzuci drogę, jeśli odrzuci tego, który jest drzwiami do Królestwa Bożego, Jezusa Chrystusa. I na końcu mówi, kończąc o samym sobie, w końcu zwraca uwagę jeszcze raz na siebie. Panie, zbadaj mnie. To jest to słowo na samym początku, zbadałeś mnie. Doświadczyłeś, wypróbowałeś, wyśledziłeś wszystko. I on mówi teraz, Panie, jeszcze raz zbadaj mnie. Ja myślę, że dobrą rzeczą jest, aby Boże dzieci, Boże dziecko, ci, którzy zaufali Chrystusowi, mogli prosić, Boże, przemów do mnie i pokaż mi miejsce, w którym jestem teraz. Nie to, co było kiedyś, ale teraz, jak wyglądam w Twoich oczach, teraz, jak wygląda moje serce, moja postawa przed Twoim majestatem, czy rzeczywiście jestem w miejscu, które się Tobie podoba? Zbadaj mnie. Doświadcz mnie. Wiecie, tu jest takie, nasz język, nasze tłumaczenie tego nie oddaje. Dawid tutaj się modli, zachowaj mnie i sprawdź, czy nie kroczę drogą zagłady. I to wyrażenie droga zagłady tam w tym psalmie oznacza nic innego jak bałwana bożka albo odpór w sercu człowieka wobec Boga i Jego słowa. Boże, zbadaj mnie. Wydaje mi się, że wszystko jest okej w moim życiu, ale proszę Cię, zbadaj mnie. Doświadcz mnie, wypróbuj mnie. Czy nie ma jakiegoś bożka w moim życiu? Czy coś innego z biegiem czasu nie zajęło Twojego miejsca i Ty już nie jesteś na pierwszym miejscu? I Ty już nie jesteś najważniejszy? I już wcale nie przeżywam takiej radości z powodu tego. Bo wiecie, że bóstwem i bożkiem dzisiaj mogą być różne rzeczy, idee, hobby i tak dalej. Ale on jeszcze mówi o coś więcej. Czy nie ma we mnie odporu wobec Ciebie i Twojego słowa. Niby wszystko jest dobrze, ale kiedy przychodzą do pewnych momentów i od czegoś ode mnie oczekujesz, ja ciągle się buntuję i odwracam i nie chcę być Tobie posłuszny. Czy nie ma we mnie drogi zagłady? Badaj mnie, Ty, który wiesz wszystko, Ty, który przenikasz wszystko, przed którym nie da się nic ukryć, oto proszę Cię, zbadaj mnie, przeniknij mnie i pokaż mi, co jest naprawdę w moim wnętrzu i w moim sercu. Kochani, kiedy czytam ten psalm, to powiem tak, jest to kojący dla mojej duszy. Kiedy go czytam i kiedy mówię, kiedy myślę, że Dawid, kiedy go wypowiadał, on nie mówił to w ogromnym lęku i strachu, bo Bóg wie o wszystkim. On wie, że jest z Bogiem pojednany. On wie, że porzucił drogę grzechu. On wie, że nie ma upodobania w rzeczach, które Bogu się nie podobają. Dlatego on mówi z taką ufnością, z taką otwartością, Boże, Ty wiesz wszystko.
wiesz wszystko. Wiecie, nawet apostoł Dawid w Nowym Testamencie, apostoł Paweł w Nowym Testamencie mówi tak, że ja sam siebie nie osądzam, bo moje sumienie mi nic nie wyrzuca, ale tym, który wyda ostateczny wyrok, jest Pan. Nie jest tak ważne, moi drodzy, co ja myślę sam o sobie. To jest tak, by echo tego słowa, badaj mnie, ja mogę wszystko widzieć, okej, ale Panie, zdaje się na Twój osąd, to Ty wiesz dokładnie, jak się rzeczy mają. A więc kiedy stanę przed Nim, nie chcę być jak człowiek, który jest zaskoczony i powie, ja takim byłem, Boże? To ja tak Ciebie nie słuchałem? To ja tak się zachowywałem? Chwała, wzniosłość, uwielbienie jest w tym psalmie dla Pana, Boga Wszechmogącego. Dawid widzi tutaj Jego wszechmoc, Dawid widzi tutaj Jego wszechwiedzę i wszechobecność. On jest. Czyż nie jest godzien Twojej i mojej chwały, drodzy? Czyż nie jest to Bóg, do którego powinienem przyjść całym sobą, otwarć i powiedzieć, Boże, dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. Nie chcę tego. Potrzebuję pomocy. Potrzebuję zmiany. Potrzebuję wybawienia. Pomóż mi. A może czujesz się całkiem okej, okay, spokojnie i potrzebujesz zawołać, zbadaj mnie. Czy rzeczywiście to, co jest, jest, ja mam właściwy osąd odnośnie tego, czy potrzebuję Twojej przemiany?